Gdy czytamy życiorysy wielkich twórców, historię ich odkryć i wynalazków, dostrzegamy, że nie była to łatwa droga. Często wyprzedzali swoją epokę, a ich dzieła, niosące wielką zmianę, napotykały na opór ówczesnych społeczeństw. Per aspera ad astra, przez trudy do gwiazd. Włożony wysiłek, poświęcony czas, wspaniała kreatywność przynosiły sukces dopiero po wielu latach. Polskim twórcom na ich innowacyjnej ścieżce towarzyszy Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, powołany dekretem Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego 13 grudnia 1918 roku, czyli zaraz po odzyskaniu niepodległości. Miejsce, w którym historia łączy się z nowoczesnością już od 105 lat. Przeszliśmy ewolucję. Od urzędu tradycyjnego, który bazował na tradycyjnej dokumentacji papierowej, do urzędu nowoczesnego, który jest zelektronizowany, komunikuje się cyfrowo i wykorzystuje w swojej pracy sztuczną inteligencję. Nie tylko chronimy nowe technologie, ale także wykorzystujemy je w codziennych działaniach. Rocznie do urzędu wpływa prawie 30 tysięcy zgłoszeń. Podobnie kształtuje się liczba zapytań, które przyjmujemy za pośrednictwem różnych kanałów komunikacji. Pracujemy nad zgłoszeniami, ale również edukujemy w ramach wielu przedsięwzięć przedsiębiorców, specjalistów, młodzież, ogółem wszystkich użytkowników systemu własności przemysłowej. Bardzo często pojawia się potrzeba ochrony danego rozwiązania w innych państwach. Polska jest stroną licznych porozumień międzynarodowych, które dają możliwość ubiegania się o ochronę poza granicami naszego kraju. W marcu 1975 roku Polska przystąpiła do Konwencji o ustanowieniu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej. Niemal 30 lat później, już w warunkach suwerennej Polski i wolnego rynku, w marcu 2004 roku staliśmy się członkiem Europejskiej Organizacji Patentowej. Otworzyło to drogę polskim zgłaszającym do ochrony rozwiązań technicznych w 38 państwach w ramach jednego i efektywnie działającego systemu. Z kolei z chwilą wejścia naszego kraju do Unii Europejskiej, ochrona unijnego znaku towarowego i wspólnotowego wzoru przemysłowego w ramach praw udzielanych przez Urząd Unii Europejskiej do spraw własności intelektualnej rozciąga się także na terytorium Polski. Wśród zgłaszających nowatorskie rozwiązania znajdują się przedsiębiorcy, jednostki naukowe, a także osoby fizyczne. Polska może się dziś poszczycić wieloma rozwiązaniami, które po uzyskaniu ochrony zostały skomercjalizowane i są znane poza granicami kraju. Kreatywność jest naszą najlepszą inspiracją od ponad 100 lat. Dlatego naszą wizją jest tworzenie nowoczesnego i profesjonalnego urzędu, który wspiera swoich twórców w ochronie praw własności przemysłowej. Ale ta 105-letnia historia urzędu oraz jego plany na przyszłość nie byłyby możliwe bez olbrzymiego zaangażowania pracowników urzędu. Wielu z nich może poszczycić się długoletnim stażem. Jeden z ekspertów urzędu pracował w nim aż 56 lat. Zaangażowanie, wiedza oraz pasja tych wyjątkowych ludzi stanowią klucz do rozwoju naszej instytucji. Dzięki temu urząd stanowi istotny element krajobrazu polskich innowacji. Dlatego z tego miejsca chciałam serdecznie podziękować wszystkim naszym pracownikom za ich trud codziennej pracy oraz zaangażowanie. W Polsce liczba pozostających w mocy praw wyłącznych na przedmioty własności przemysłowej wynosi ponad 370 tysięcy. Zmieniają się czasy i okoliczności. Troska o twórców i ich dorobek pozostaje niezmienna. Czerpiemy z doświadczeń poprzednich pokoleń, a inspirując się geniuszem naszych poprzedników, tworzymy nowe rozwiązania. Urząd Patentowy chroni je skutecznie już od 105 lat.